Cześć, drodzy kibice Górnika Zabrze. Za nami wielkie emocje związane z piłkarskim klasykiem. Wielkimi krokami zbliża się kolejny z nich, czyli mecz z Wisłą Kraków. Mecz, którego partnerami społecznymi są Piekary Śląskie oraz Miasteczko Śląskie. Dlatego dziś postanowiliśmy sprawdzić, czy kibice z tych miast są już przygotowani na wielkie piłkarskie emocje i na wspieranie Górnika. Bądźcie z nami. Korzystając z zaproszenia przez kibiców z Piekar Śląskich, odwiedziliśmy miejscowy ośrodek sportu i rekreacji. No, możemy powiedzieć, jaki tu spokój, ale to byłoby mylące. Zaraz przekonamy się, że wcale o spokoju w Piekarach Śląskich przed meczem z Wisłą mowy być nie może. Pani prezydent, bardzo dziękujemy za zaproszenie do Piekar Śląskich. Przed nami wielkie piłkarskie emocje, mecz Górnika Zabrze z Wisłą Kraków, którego patronem społecznym jest właśnie miasto Piekary Śląskie. No takie pytanie sakramentalne na początek i chyba retoryczne, patrząc na to, co tutaj się dzieje. Czy piekarzanie są już na ten mecz gotowi? Oczywiście, że tak. Mamy tutaj przedstawicieli młodszego pokolenia, ale myślę, że i starsi z dużą niecierpliwością czekają na ten mecz. Przypomnę, że już piątek, 25 września, godzina 20:30, Arena Zabrze, mecz partnerski, dedykowany miastu Piekary Śląskie, za co bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i życzymy Górnikowi oczywiście zwycięstwa w meczu z Wisłą Kraków. No, my jesteśmy przekonani, że będzie dobrze, tym bardziej, że bardzo dobrze wspominamy ostatni mecz, którego partnerem były Piekary Śląskie. Wówczas silne wsparcie pomogło. No tak pochlebiam sobie, że może ten procent szczęścia przyniosłam, bo przypomnijmy, że mecz zakończył się oczywiście wynikiem zwycięskim dla Górnika Zabrze. Liczę gorąco, że będzie tak i teraz. No i kibicujemy gorąco, życząc zawodnikom jak najlepszego występu. Znajdujemy się w tym momencie na pięknym boisku ośrodka sportu i rekreacji w Piekarach Śląskich. Gdzie jeszcze możemy kibiców naszych, kibiców Górnika zaprosić, aby odwiedzili Piekary? Ja polecam cały ośrodek, miejski ośrodek sportu i rekreacji. Jesteśmy w tej chwili na boisku trawiastym. Mamy jeszcze przepiękne boisko ze sztuczną nawierzchnią, całoroczne, oświetlone. W sezonie letnim wspaniały basen z wodnym placem zabaw. Mamy korty tenisowe, boiska wielofunkcyjne. Kończymy właśnie nowiusieńki paintball, także bardzo serdecznie zapraszam, jeśli ktoś chciałby się zrelaksować i po godzinach oddać się nieco innym rozrywkom. Piekary, jak widzimy, sportem również stoją, podobnie jak Zabrze, a z nami jest również Mosirek, czyli maskotka ośrodka. No, Mosirku, jakie przeczucia przed meczem z Wisłą Kraków? No, ten gest mówi. Kto wygra mecz? Górnik! Kto? Górnik! Kto? Górnik! I bardzo wam dziękuję. Marzeniem każdego młodego sportowca, każdego piłkarza jest wejście na szczyt, zdobycie szczytów, a takim najsłynniejszym szczytem Piekar Śląskich jest oczywiście Kopiec Wyzwolenia. Tak więc odwiedzając Piekary Śląskie, nasza klubowa maskotka nie mogła odmówić sobie tej przyjemności, aby na niego wejść.
Prosto z Piekar Śląskich przyjechaliśmy do miasteczka śląskiego, nieodległego, aby sprawdzić, czy i tutaj kibice są gotowi na pojedynek z Wisłą Kraków. Miasteczko śląskie urokliwe, otoczone fantastycznymi lasami, a wrzesień i lasy to oczywiście grzyby. Tak więc i tym razem nasza maskotka poświęciła trochę czasu na to, aby sprawdzić, czy lasy wokół miasteczka śląskiego są pełne grzybów. Burmistrzu, mecz Górnika Zabrze z Wisłą Kraków pod patronatem między innymi miasteczka śląskiego. I teraz takie pytanie zasadnicze, ale myślę, że retoryczne, o czym zaraz się przekonamy. Czy kibice z miasteczka śląskiego są już na ten mecz gotowi? Przygotowania trwają, bo i Torcida tutaj aktywnie działa u nas, i dzieciaki z klubów pojadą. No i my tutaj z przedsiębiorcami z strony naszej gminy też będziemy w tym meczu uczestniczyć. Bardzo liczymy na podtrzymanie tej bardzo dobrej pasy, na kolejne zwycięstwo, tym bardziej w takim prestiżowym meczu, jakim jest mecz z Wisłą. My również na to liczymy. Liczymy na gorące wsparcie. Jesteśmy przekonani, że tak będzie. Miasteczko Śląskie było już partnerem społecznym jednego ze spotkań. Było to spotkanie remisowe z Piastem Gliwice, tak więc teraz czas na to przełamanie, czas na zwycięstwo. Co pan o tym myśli? No, mam nadzieję, będziemy gorąco kibicować i myślę, że tutaj ta dobra pasa Górnika zostanie podtrzymana i będziemy się cieszyli z bramek, no i ze zwycięstwa przede wszystkim. Przyjeżdżając do Miasteczka Śląskiego, maskotka Górnika Zabrze, popularny i sympatyczny Jorguś, nie mógł sobie odmówić przyjemności wejścia do tych słynnych okolicznych lasów, które okazały się bardzo bogate w grzyby. Wiadomo, że atutem miasteczka, całej gminy jest fantastyczna natura, ale jakie jeszcze nieodkryte skarby na kibiców Górnika, chętnych, aby odwiedzić miasteczko śląskie i okolice, czekają? Tak, to prawda. Mamy 80% lasów w gminie bogatych w obecnej chwili w grzyby. Natomiast z takich największych atrakcji i tajemnic, no to mamy tak zwane baśniowe pasieki, tak na to mówimy. Jest to pozostałości zatopionej kopalni sprzed 100 lat. Ostatnio właśnie organizowaliśmy tam wycieczkę rowerową gminną. Mamy zabytkowy kościółek, mamy odnowiony ratusz, piękny park w Rubinie, sołectwo aktywne. Natomiast bogactwem miasteczka są też ludzie, aktywni ludzie, ich zaangażowanie. No i staramy się, żeby tutaj ta wolność też gospodarcza, jesteśmy otwarci na przedsiębiorców, na biznes, na nowe inicjatywy, współpracujemy z każdym zaangażowanym. Bardzo dziękuję w takim razie. Bardzo dziękuję i Górnik do boju. Wszyscy na Wisłę! Miasteczko, wszyscy na Wisłę! 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 Miasteczko, go! Miasteczko, miasteczko śląskie! Z nami są najmłodsi kibice z miasteczka śląskiego, Jakub i Jagódka. Jakub, wybieracie się na mecz z Wisłą Kraków? Ja tak. Ja tak. Jak ci się podobają dotychczasowe mecze Górnika? No, dobrze. Dobrze? Dobrze grają? Tak. A kto najlepiej? Jak w tym sezonie, jak na razie, mi się podoba Jimenez. Jimenez. A Jagódka? Jagódka też idzie na mecz?
Tak, potwierdziła Jagódka, że idzie na mecz. Fantastyczni kibice, najmłodsi z miasteczka śląskiego, są gotowi na mecz z Wisłą Kraków. No jestem przekonany, że oglądając niniejszy materiał, przekonaliście się o tym, że kibice zarówno z Piekar Śląskich, jak i miasteczka śląskiego są już na spotkanie z Wisłą Kraków gotowi. Oni na meczu będą. Mam nadzieję, jestem przekonany, że wszyscy inni kibice z pozostałych miast, miasteczek, miejscowości kibicujących Górnikowi również na nim się pojawią i zapełnimy raz jeszcze w komplecie wszystkie dostępne w Zabrzu miejsca. Do zobaczenia, jademy Dursi!